Podczas swojej pracy użyłem chmury punktów pochodzącej z Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby przetestować możliwość wykorzystania jej w projekcie koncepcyjnym, takim jak łącznica kolejowa w Chabówce. W swojej pracy zrealizowałem budynek stacji przy użyciu narzędzi BIM oraz stworzyłem model trójwymiarowy terenu, właśnie bazujący na tej chmurze punktów. Na pewno największe wrażenie, czy największe wyzwanie to było zaprezentowanie tej pracy przed komisją składającą się z tak wielu znamienitych projektantów. Było to bardzo dla mnie bogate doświadczenie, ponieważ mogłem swoje możliwości przetestować pod kątem właśnie prezentacji przed taką grupą ludzi. A poza tym wyzwaniem było przygotowanie takiej syntetycznej pracy, na którą poświęciłem wcześniej pół roku przygotowań i zaprezentowanie jej w ciągu tych 8 minut, tak aby przedstawić kwintesencję tej pracy przed komisją.